Wielkopolskie smaki są niepowtarzalne. Niektórzy, tak jak państwo Alicja i Marcin Sadowscy, są w nich tak zakochani, że postanowili je promować. Prowadzą nietypową restaurację w budynku po starej piekarni na jednej z najstarszych dzielnic Poznania, Śródce. Królują w niej produkty i potrawy charakterystyczne dla Wielkopolski. Dania są przygotowywane na bazie produktów od lokalnych dostawców. Gospodarze sami wytwarzają niektóre rarytasy. To jest nasze miejsce na ziemi. Co tutaj było, bo bardzo to klimatycznie. Jest to stara kamienica, w której przez około 60 lat funkcjonowała piekarnia. No proszę. A tutaj Śródka? A tutaj Śródka z 62 roku. Zdjęcie, które pokazuje, że Śródka spełniała wszystkie funkcje małego miasteczka. Ponoć tak naprawdę Śródka jako pierwsza od Poznania, miała prawa miejskie. No i to 80 lat wcześniej. Mało kto chyba o tym wie. Niektórzy nie chcą pamiętać. Dlaczego państwo zdecydowaliście się na prowadzenie restauracji? Ojejku, to... Marzenie? Ja myślę, że pewien splot różnych wydarzeń spowodował, że tak się zadziało. Ale znaleźliśmy swoje miejsce na ziemi i swój czas i też swoją pasję i coś, co sprawia nam przyjemność i właściwie nie traktujemy tego jak praca. No właśnie, jak robi się to, co się kocha, to tak jakby się nigdy nie pracowało. Bardzo się realizujemy i każdy dzień jest inny. Tradycja jest inspiracją dla proponowanej tu kuchni, dań regionalnych, wielkopolskich, przygotowywanych w oparciu o własną produkcję. Pyry z gzikiem, czernina, szagówki, kaczka z pyzami, szare kluchy z kapustą. Ja, kujawianka, wychowana na Żurku Kujawskim, zapytam tutaj rodowitego wielkopolanina, co jedzą poznaniacy. Bo tutaj widzę, że w karcie są na przykład pyry, no to znam. Oczywiście gzik, twaróg ze śmietaną też, ale ślepe ryby? Ślepe ryby, czyli zupa z ziemniaków, najprościej mówiąc. No i to wszystko, co wynika z pewnego połączenia kuchni polskiej, staropolskiej z kuchnią niemiecką i z tymi naleciałościami pozaborczymi, poniemieckimi. Macie państwo czarninę czy czerninę? Jak to jest? Wyjaśnijmy wreszcie, zakończmy te konflikty. W Poznaniu mamy czerninę. Ale akceptujemy też czarninę. Dopuszczalna. Tak. Co jeszcze tutaj? Sznytka, kromka chleba, tak. Leberka, wątrobianka, klymki, cukierki. Tego nie znałam. To mnie zaskoczyło. Gwara zanika. Ubolewamy, bo kochamy regionalizmy. Kochamy te nasze takie zmiękczenia. Bo kochamy tą naszą gwarę. To, co się kojarzy z tym, z czym żyli nasi dziadkowie. To nas bawi, kręci, aczkolwiek jest tego coraz mniej. Jest tego coraz mniej, ale tacy właśnie ludzie jak państwo, pan z żoną, przywołują te dawne smaki i produkty z sieci dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski. Dlaczego państwo zdecydowaliście się wprowadzić u siebie właśnie takie produkty, a nie na przykład frytki i hot dogi? Myślę, że głównie dlatego, że te dania, które przypominamy w naszej restauracji, to są dania, które kojarzą nam się z dzieciństwem, czyli z tym czasem radości, zabawy, braku obowiązków, odpowiedzialności, a jednocześnie z dobrym smakiem, z ciepłem babci, z troską rodziców, ze świętami, które obchodziliśmy w gronie rodzinnym i z produktami, które były najwyższej jakości. Ale często z kuchnią regionalną to bywa tak, że później każdy na przykład inaczej pamięta smak czerniny, inaczej pamięta smak żurku. Czy zdarza się u państwa, że ktoś mówi, no moja babcia inaczej to gotowała? Tak, ale uważam, że to jest właśnie fajne, że to jest wartościowe. To znaczy zawsze dajemy tą możliwość, żeby dodać soli, dodać pieprzu. Nie jesteśmy w stanie sprostać podniebieniom wszystkim, aczkolwiek zawsze się znajdzie ktoś, kto powie, ale więcej smalcu, mniej smalcu, bardziej tłusto, więcej cebuli, prawda? To jest. Proszę państwa, dla mnie na przykład najbardziej idealnym żurkiem na świecie jest żurek mojego taty. I to pewnie każdy ma takie coś, swój smak w sercu z domu, ale myślę, że chętnie próbuję tej kuchni regionalnej. Jak ludzie reagują właśnie na te dawne smaki, na te produkty rodem właśnie z Wielkopolski? Myślę, że to jest cały czas dla nas wszystkich pewna potrzeba ciekawości i konfrontacji.
Znaczy bardzo chętnie spróbujemy i zobaczymy, jaka jest różnica pomiędzy kuchnią wielkopolską i kuchnią śląską. Zrazem wielkopolskim, a roladą śląską. Gdzie te różnice przebiegają? Restauracja jest jednym z punktów sieci dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski. Co cieszy, podobnych miejsc w Polsce przybywa, podobnie jak amatorów regionalnych smaków.